Arek, spędziłeś 15 lat w Żubrach. Czy jest jakiś moment, mecz albo cały sezon, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Pamiętasz go najlepiej? Awans do pierwszej ligi na pewno. Żubrami Białystok za kadencji Marka Kubiaka. Był to mój tak naprawdę najlepszy moment. Ja wtedy byłem jeszcze młodym zawodnikiem, dlatego tak dobrze to pamiętam. Ale uważam, że tamta drużyna naprawdę na to zasłużyła i włożyliśmy wiele pracy, i to, żeby awansować do tej pierwszej ligi. No i tak naprawdę chyba tamten cały sezon. Po tak naprawdę spadku z pierwszej ligi klub trafił w trochę taki dołek sportowy. Ty byłeś też jedną z osób, która pomagała jakby klubowi wrócić na te właściwe tory. Jak twoim zdaniem od tego czasu, przez te wszystkie lata twojej kariery, zmienił się klub? Przede wszystkim pod kątem organizacyjnym uważam, że to klub przeszedł, można powiedzieć, renesansową zmianę tak naprawdę, no bo to wszystko wygląda inaczej niż kilkanaście lat temu. Wszystko wygląda naprawdę dobrze, jest finansowanie stabilne dzięki prezesowi Zaniewskiemu. Naprawdę zawodnicy mają wszystko, wszystko czego mogą chcieć i tak naprawdę no, teraz wygląda jak profesjonalny klub, że zawodnicy z Polski, jeżeli mają propozycję grania, to bardzo, bardzo mocno chcą tutaj grać, bo klub jest, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze zorganizowany i nie ma tak naprawdę nic do zarzucenia. Przez ostatnie lata byłeś też kapitanem, mentorem, liderem poza boiskiem i na boisku. Jakie rady dałbyś młodszym kolegom, którzy dopiero wchodzą w ten świat koszykówki? Co byś chciał im przekazać? To nie trzeba dużo mówić, tylko praca, praca, jeszcze raz praca. Zaangażowanie i dużo, dużo, dużo treningów. Wiemy, że po karierze zawodnika zostałeś trenerem dzieci. Skąd w ogóle pomysł na to, jakie stawiasz sobie cele i jak widzisz przyszłość koszykówki w naszym mieście? Tak jest, założyłem własną Akademię Koszykówki. Mam nadzieję, że, no, że wychowam wielu, wielu zawodników, którzy będą mogli w przyszłości zasilić m.in. Żubry. I myślę, że jest to do zrobienia, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, do tego trzeba bardzo dużo pracy i zaangażowania wielu ludzi. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.